Siemaneczko, jestem Tytus. Dzisiaj sobie przetestuję takie magiczną ściereczkę do usuwania rdzy z samochodu. Na AliExpressie jest tego bardzo dużo i niektórzy pisali, że dawało to efekt, niektórzy, że w ogóle nic nie widzieli. Ta ściereczka po prostu zetrzeć, no zagłębienie, wytrzeć, no taki jakby leciutki papier ścierny, coś w tym stylu. Ale na YouTubie oglądałem za granicą, niektórzy pokazywali, że cuda robi, a niektórzy, no, że nawet mała rysa po piasku nie została zlikwidowana, więc się zaraz przekonamy, czy to prawdziwe jest żart, czy po prostu magia, ale wątpię, żeby za dolara odnowić samochód. No ale cóż, no przetestuję, bo wiecie, że ja lubię testować różne cuda. No dobra, to do mnie dostarło w takim woreczku, już sobie przeciąłem, otwieramy. Tu jakiś płyn nabłyszczający dali, już się trochę rozlał. No i ta magiczna ściereczka. To chodźmy do zarysowania i wypróbujemy. Tutaj mam takie zarysowanie, więc wypróbuję. Chyba się trochę rozlał ten płyn i ta szmatka trochę nabrała tego płynu. Pójdę po suchą szmatkę i wytrzemy i zobaczymy, jaki efekt to dało. No dobra, to suchą szmatką wytrę. No i co? Mniej się rzuca ta rysa w oczy? Tu jeszcze jest rysa. I tak, jest ta pasta. Albo sobie wezmę jeszcze trochę tej pasty. No dobra, to wezmę trochę tej pasty. I spróbuję. Widzieliście tą rysę. I jeszcze tutaj przy okazji jest tutaj druga rysa. Oto wezmę. I też ją potrę. Ta pasta miała nabłyszczać, no według mnie nie widzę, że nabłyszczała, no ale dobra. No i teraz sami ocencie. Rysa jest według mnie tak do białego jak była, tu też są. Tu może leciutko mniej białego widać, jak może wyschnie ta pasta. Według mnie nic nie dało, ani też nabłyszczenia nie dało. Według mnie jeszcze gorzej jest, bo ta szmata zrobiła to takie matowe, że jest. Niż... Teraz się bardziej w oczy rzuca. Bo był nabłyszczony samochód, a ten a to gówno zrobiło, że jest bardziej matowe tutaj. I nie wiem, czy takie tutaj szare tak widać przez to, że polerowałem tym, czy po prostu lakier i tak jest taki już zmęczony, że takie tutaj są takie mikroryski. Nie wiem, czy przez to, czy po prostu... Ale... Nawet to według mnie szkoda kupować. Lepiej sobie jakieś inne dziadostwo kupić, które nabłyszczy samochód, chociaż na kilka...